O tym, dlaczego ceny srebra podlegały ostatnio tak dużym wahaniom, będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy, gdy srebro kosztuje na poziomie 27 dolarów za uncję. Ta cena była nawet wyższa, niedawno była bliska poziomom 30 dolarów. Co się dzieje ze srebrem? Kto gra na zwyżkę, a kto gra na zniżkę? Srebro to jest jeden z rynków, który ma za sobą bardzo udany miniony rok i no szczególnie do, można powiedzieć, do wakacji mówiło się o srebrze dużo, bo jego cena mocno rosła, szybciej niż cena złota. Przyciągało duże zainteresowanie inwestorów wobec słabnącego dolara, wobec polityki banków centralnych. Później jednak no, po tych atomowych wzrostach przyszła taka, nawet może nie jakieś wielkie spadki, ale konsolidacja ceny na poziomach nieco niższych od szczytu i trochę atmosfera wokół srebra przycichła. Natomiast no, ostatnio zrobiło się znów głośno, ponieważ srebro zagościło na Reddicie i te same osoby, które mówiły dużo o GameStopie i kupowały akcje tej i podobnych spółek, uznały, że srebro powinno być kolejnym celem ich w cudzysłowie ataku. Pomysł był taki, żeby tych osób, żeby zmusić znowu grających na spadki cen srebra do kapitulacji i wywindować ceny srebra do jakichś bardzo niebotycznych. Ale mam wrażenie, że zamieszanie wokół cen srebra jest niewspółmiernie mniejsze niż zamieszanie wokół spółki GameStop, czyli co? Cóż, ta była inna skala zainteresowania inwestorów indywidualnych, znacznie mniejsza? Moim zdaniem przede wszystkim to jest efekt niezrozumienia tego, jak działa rynek srebra przez osoby, które no jakby najwięcej o tym pisały i nawoływały do tej akcji, ponieważ no po pierwsze, no po tym, co się stało z spółką GameStop, no można powiedzieć w cudzysłowie strażnicy świata finansów w USA zostali już postawieni na nogi, więc siłą rzeczy byli bardziej wyczuleni na kolejne tego rodzaju przypadki, więc już z tego choćby powodu było trudniej, a dlaczego za chwilę powiem. Dodatkowo pomysł realizacji tego procesu był zły, bo no, uczestnicy chcieli skupować ETF-y na srebro, a ETF-y są świetnymi instrumentami, są to takie jednostki, które są notowane na giełdach i w przypadku na przykład srebra jakby taka jednostka jest w pewnym sensie zabezpieczona fizycznym metalem, który jest składowany w skarbcach, tak więc jakby zamiast kupować sobie, nie wiem, sztabki chować w szufladzie, co jest procesem droższym, tak, no tam są duże marże, jest jakiś pewien kłopot z przechowywaniem tego, wysłaniem i tak dalej, można poprzez rachunek maklerski, tak jak mamy normalnie akcje, kupić takie jednostki notowane na giełdzie i w pewnym sensie być posiadaczem tego srebra, bo one są tym srebrem zabezpieczone. Natomiast jakby tam są różnego rodzaju technikalia, które sprawiają, że to nie jest jeden do jednego. Jakby to, że my będziemy kupować masowo jednostki ETF-ów, nie znaczy, że to w tych skarbcach będzie tego srebra musiało się pojawiać coraz więcej. Dlaczego jakby w to nie będę wchodził, bo to jest może wykracza trochę poza obszar naszego spotkania, naszej rozmowy, ale dodam jedynie, że no jeśli tak naprawdę ktoś chciałby przeprowadzić skuteczny, w cudzysłowie, taki atak spekulacyjny i wywindować ceny srebra, to najprostszą drogą do tego jest rynek kontraktów. A tu, jak powiedziałem, obiecałem, że nawiążę do tego i właśnie to robię, strażnicy systemu byli już czujni i w zasadzie na dzień dobry podnieśli wymagania kapitałowe, więc to jest zwykle tak, w przeszłości było często tak, że po jakichś dużych bardzo ruchach na cenach surowców no, giełda podnosiła wymagania kapitałowe, jakby w teorii po to, żeby zabezpieczyć rozliczenie kontraktów, tak, żeby nie okazało się, że ktoś jest niewypłacalny i nie ma jak rozliczyć kontraktów na rynku regulowanym, a w praktyce często po to, żeby ukręcić trochę nadmierną spekulację. No i tutaj ta nadmierna spekulacja została ukręcona w zarodku, więc to się nie udało. Co nie zmienia faktu, że srebro jest cały czas ciekawym rynkiem. Jest to rynek właśnie tych ETF-ów, jest cały czas dużo, dużo mniejszy od rynku złota, a w dobie, której żyjemy, zerowych lub ujemnych stóp procentowych, no inwestorzy szukają sposobów na dywersyfikację portfeli i metale szlachetne coraz częściej w tych portfelach się pojawiają. Ale tutaj to jest idealny przykład, kiedy należy rozróżnić, nie wiem, jakąś krótkoterminową zmienność, która wynikała z całkiem innych czynników, a jakby długoterminowe perspektywy, które no są długoterminowe, czyli to nie oznacza, że
jeśli my to srebro kupujemy z perspektywą długoterminową, to że ono ma drożeć po kilka procent dziennie, codziennie teraz, tak? Bo to są dwie kompletnie różne rzeczy. O tym, co się dzieje z cenami srebra, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, Przemku. Dziękuję serdecznie.